W Gorzowie trwa akcja odławiania dzików. O problemie już kilka miesięcy temu informowaliśmy w TVP Gorzów. W niecały miesiąc pracownicy specjalistycznej firmy złapali i wywieźli 15 agresywnych dzików. To na razie kropla w morzu potrzeb, bo zwierzęta wciąż ryją i niszczą działki mieszkańcom. A to właśnie dzięki mieszkańcom wiadomo, gdzie ich szukać. Jacek Dreczka. Aleksander Gerlach bardzo często zaczyna dzień od prac w ogrodzie. Bierze grabie i w miarę sił wyrównuje świeżo zrytą trawę. Dziki odwiedzają go regularnie. Właściciel próbował odstraszać je na różne sposoby, ale bezskutecznie. Teraz widzi pan, jak to poryty, no to przecież ja tego grabkami nie zasypię, ani łopatą. Chyba, że do gwiazdki, ale następnej gwiazdki. No i praktycznie nie wiem, co zrobić. Z natrętnymi dzikami zmagają się między innymi mieszkańcy ulic Warszawskiej, Kostrzyńskiej i Bierzarina. Niektórzy właściciele zamontowali wokół swoich posesji tak zwanego elektrycznego pastucha, czyli ogrodzenie pod napięciem. W tym przypadku ponad 10 tysięcy volt skutecznie zniechęciło dziki do nocnych odwiedzin, a tak gospodarstwo wyglądało wcześniej. Ale nie każdego stać na zakup drogiej instalacji. Mieszkańcy między innymi ulicy Sybiraków już kilka miesięcy temu stracili cierpliwość. Napisali list otwarty, zebrali podpisy i zanieśli je do prezydenta miasta. Maciora jeszcze przyjdzie z małymi, to jest tragedia, nie? Bez ją róż to nie ma szans uciekać. Także tu jest strach chodzić, nie? W dzień to jeszcze pół biedy, gorzej w nocy. Żaden z urzędników nie odpisał mieszkańcom, ale za to rozpoczęła się akcja odławiania nieproszonych gości. Na terenie miasta stanęły tak zwane odłownie, czyli drewniane klatki z aromatycznym jedzeniem, przeznaczonym specjalnie dla dzików. Dzięki temu z miasta zniknęły już 2 lochy, 9 warchlaków i 3 przelatki, czyli roczne dziki. Cała akcja odławiania dzików rozpoczęła się 12 listopada. Głównie zwierzęta są odławiane w tych miejscach, skąd otrzymywaliśmy sygnały od mieszkańców. Dziki, które wchodzą do odłowni, są zamykane, później przechodzą do mniejszych klatek i są wywożone do specjalnego ośrodka niedaleko Koszalina. Odłowy prowadzi jedna ze szczecińskich firm. Umieszczanie w zagrodach i trzymanie ich tam przez wiele tygodni, czasem miesięcy, powoduje, że dopiero potem można wypuszczać je z zagród i tam zwierzęta już praktycznie tracą instynkt po pierwsze powrotu, a po drugie zdobywają tam doświadczenie w ryciu, w żerowaniu, no w prawdziwym lesie. Pracownicy firmy oszacowali, że na terenie Gorzowa może żyć około 100 dzików. Tegoroczne odłowy potrwają do 20 grudnia, ale już wiadomo, że dziki będą łapane także w przyszłym roku.